50? Nie. 50. Koniec. Do zera. 127 do zera. Ja grałem charytatywnie. Dobra, dzięki panowie. Czy kiedykolwiek cię pokonali? Czy kiedykolwiek cię pokonali? No widzisz. Cześć. 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 Daniel, miło mi. Lukas, miło mi. Jak wrażenia po... No właśnie dzisiaj zastanawiałem się nad tym, no moim ostatnim meczem dla Katowic i grałem właśnie z Urlikiem na ostatni mecz. Co ty gadasz? No. O kurcze, który to był rok? 2018. 2018. 6 lat temu, no. Co tam słychać? Jak tam życie? Dobrze, dobrze. Powolutku leci. Najważniejsze, że zdrowie jest. No szkoda, że akurat z Gieksą walczymy o te baraże. No właśnie, jak wspominasz ogólnie tutaj pracę w Gieksie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fakt, że to był tylko rok, ale dużo znajomości pozostało. Już teraz mniej chłopaków, którzy dalej grają, jak ja jeszcze byłem. Ale jest Kiero, właśnie widzę. Także... Jest Kiero, tu się nic nie zmienia. Kieruś zawsze będzie, Kieruś zawsze będzie. A dzisiaj ma urodziny w ogóle, to możesz mu złożyć życzenia. O, akurat idealnie się składa. A utrzymujesz jeszcze kontakt z którymiś z naszych zawodników, którzy jeszcze tu zostali? Na przykład z Bądzikiem? Z Bądzikiem, tak. Okay. Z Bądzikiem spotkaliśmy się akurat jeszcze, jak graliśmy w Lublinie, w Łęcznej, to spotkaliśmy się w hotelu, pogadaliśmy. Teraz nie było okazji, ale mamy kontakt. Patrz, to tu. Lepszego wypu, dziękuję bardzo. Rówka. Czas do kamery, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Czego sobie w ogóle życzysz? Zdrówka w tym pięknym dniu. I 3 punktów, a reszta to są rzeczy, które można w bardzo prosty sposób nabyć. Doczekać się na zdrowie i 3 punkty to dzisiaj najważniejsze rzeczy. Dobrze. Oby się spełniło. Szczęście jest, więc czego więcej chcieć? Dokładnie, dokładnie. Idę pracować. Powodzenia. Zobaczcie, jak ja idę bez kopu. Stop! Na dziś, jeżeli chodzi o mecz. Od kogo zaczynamy? Największego doświadczenia. Prognoza na dziś. Bardzo wyrównany mecz, ale biorąc pod uwagę formę GKS-u, 2 niewygrane mecze pod rząd to już sporo, więc myślę, że trzeci się nie przydarzy i dzisiaj jedną bramką Gieksa. Okej. Okay. Następna osoba. Prognoza jest taka, że ma spaść temperatura do około 7 stopni i bezchmurnie. Murawka fajnie zruszona, przygotowana, więc będzie szybka gra. A zupełnie na poważnie, Gieksie nie gra się wygodnie, jak myślę wielu z Górnikiem Łęczna. Natomiast to, co powiedział Szymon, a więc też wydaje mi się, że patrząc na to, jaką formę prezentują, przede wszystkim po wznowieniu, tak, runda wiosenna, myślę, że są tutaj faworytem, jeżeli wrócą do tego, co prezentowali tak naprawdę jeszcze kilka tygodni temu, to tutaj może być ciekawie i stawiałbym na Gieksa. I trener? No jak dla mnie pachnie tu mocno remisem, chociażby dlatego, że Łęczna ma najwięcej tych remisów w lidze, a nie lubi też przegrywać, także będzie tutaj pewnie defensywa bardzo dobrze zorganizowana na bardzo dobrą ofensywę Gieksy. Liczę na to, że będą gole, jednak remis w tym meczu. Okej, okay, dzięki ślicznie. Ja mam, ja jestem w stanie.
Patrz, jakie czarne, kurde. Droższe były, co? Nie. Siema. Ups, proszę. Chcę grać to? No. To mnie nie zabije, to już z masy, prawda? Wydaje mi się, że na remis na 0-0, bo tak ani Gieksa, ani Łęczna bez żadnych sytuacji. No tak czasem się mówi, że do pierwszego gola, kto pierwszy strzeli, to już potem dociągnie. No oby Gieksa najpierw strzeliła tą pierwszą bramkę, myślę, że dociągniemy wtedy i wygramy. Pytaliśmy o to pod kopalnią, jak zapraszaliśmy. No ale teraz tutaj już jesteśmy na Bukowie, jakie to jest wrażenie po tym oglądać młodszych kolegów z wysokości trybun, tak jak wspomnienia wtedy wracają? No na pewno wracają. Mówię, tak jak wcześniej powiedziałem, sam fajnie by było samemu znowu jeszcze zagrać tutaj na murawie przy kibicach. Dzisiaj w sumie za dużej frekwencji nie ma, ale wiadomo, czwartek jeszcze dosyć trochę zimno. Ale fajnie, no fajnie jest popatrzeć na młodszych chłopaków i mówię, zazdroszczę. Tor Dobrzeń Wielki. Dobrze pamiętam, że to jest taki była szczególny rywal? Tak, znaczy czy szczególny rywal, no udało się wtedy strzelić 3 w jednym meczu. No, była, tak, to był taki najbardziej spektakularny. Tylko, że no wtedy był akurat wtedy zakaz, mieli nasi kibice i przy pustych trybunach, także fajnie było, jakby była, wiadomo, pełny stadion, nie? Ale no, wspominam ten mecz, bardzo dobrze wspominam. No dobrze, to jeszcze jedno wspomnienie, mecz z GKS-em Jastrzębie. Tam był taki chyba specyficzny gol, prawda? Wiele się działo też na trybunach. Bardzo dużo się działo wtedy, no wtedy czy specyficzny gol. Jakby wtedy był ta goal line, to nie wiem, czy by uznali, w każdym razie no... Był gol, czy nie było? To jest... Po tych latach możemy powiedzieć. Bardzo się tam kurzyło wtedy, bo była inna murawa, na linii było dużo piasku. W każdym razie no, skoro sędzia postanowił uznać bramkę, to chyba był gol. Ale to był pamiętny mecz, bo naprawdę się wiele działo. No, dużo się działo, no i na trybunach, i poza trybunami. No i Jastrzębie wtedy miało pierwsze miejsce, nie? Bo myśmy wtedy weszli z baraży. Także to był taki mecz o lidera. Henryk Kurnik jest dzisiaj na meczu, mieliście się już okazję spotkać? Nie, jeszcze nie widziałem właśnie jeszcze. To może zapraszam, no może będzie okazja się. No, fajnie by było witać, bo pewnie wasze relacje wtedy to musiały tak, być. Tak, to był mój w sumie pierwszy trener i on mnie tu wprowadził do pierwszej drużyny. I w sumie był taki drugi ojciec, można powiedzieć. No to chodźmy poszukać, może się nasze spotkanie uda się złapać. No to, śmiało. Dobry Państwo, dobrze.
musimy przestać na ulicę, bo zakapiamy. Jego zawodnika. Nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem, czy trener pamięta. Nie, trener pamięta, czy nie? Nie denerwuje. Nie denerwuje. To oni mnie denerwują. Raczej żartuję. Był talent? No jak u mnie grał, to był talent. No pójdź właśnie, dlatego niepotrzebnie zmieniali nam trenerów. Co kto przychodził, to już to... Drodzy Państwo, to już koniec emocji na dziś. Piłkarze GKS-u.